Siemanko. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z moim wspaniałym bratem, którego mogliście poznać już w odcinku ze zgadywaniem książek po złych opiniach na ich temat. Nie przebrałem koszuli od tego odcinka, a wy? Dajcie znak w komentarzach. Dzisiaj dla nas jest cały czas dzisiaj, wy to widzicie zupełnie w innej rzeczywistości. Magia kina. Będziemy wybierać sobie nawzajem książki, które chcemy, żebyśmy... Jezu, żeby druga osoba przeczytała. To się na pewno jakoś nazywa. Nie pamiętam nigdy tych nazw. I przy okazji będzie to też try a chapter, czyli wypróbuj rozdział, spróbuj rozdział. Try a chapter. Ale najpierw zrobimy tak, że powiemy sobie nawzajem, dlaczego chcemy, żeby druga osoba przeczytała te książki. Wymienimy się. Później już poza kamerą pewnie przeczytamy i będziemy szybko się dzielić jakimiś pierwszymi wrażeniami i na końcu ustalimy od tej, którą najbardziej byśmy chcieli przeczytać, do tej, którą najmniej. To trochę potrwa, więc kamerę będę wyłączać. No dobra, lecimy. Nie będziesz nic mówił. Ile mi wybrałeś w końcu? 5. 6 w pamięci. Ja mam 7 książek, ale i co do jednej nie jestem przekonana, że chcę tak na 100%, żeby Michał ją przeczytał, tylko ten początek bym chciała, żeby przeczytał i będę oglądać ekranizację, więc wtedy stwierdzę, czy lepiej, żeby przeczytał, czy lepiej, żeby obejrzał, czy lepiej, żeby w ogóle tego nie ruszał. Co oczywiście nie znaczy, że on to przeczyta, bo to jest mój bardzo duży ból. Czasami coś mówię i bardzo chcę, żeby mój brat przeczytał. I on to czyta na przykład kilka lat po tym, jak go o to prosiłam i już nie możemy porozmawiać na bieżąco, bo... A ja jej mówię, że nie pamiętasz. No. Żałosne. No tak właśnie jest, więc to jest przykre. Przykre jest to, że właśnie nie pamiętasz. No, to tyle też... są dla ciebie warte te książki. To też jest przykre. Wszystko dla pieniędzy. No, które tracę na książki. No. Dobra, lecimy. No. Pagnali. To ja zacznę od czegoś, co czytałam niedawno i była to książka Uwolniona. Opinie znajdziecie... Super. Opinie znajdziecie na... w jednym... No to nie był vlog. Opinie znajdziecie na kanale. I jest to historia na faktach. Historia dziewczyny wychowanej w rodzinie mormońskiej, która nie chodziła do szkoły. I pracowała i generalnie miała bardzo niefajne życie. Możesz sobie obejrzeć moją opinię, to będziesz wiedział. Okej. I możesz też przeczytać. I jak ja to czytałam, w ogóle nie chciało mi się wierzyć, że to jest prawda. I co? I nie wiem, jak się bardziej przekonać do tego. Przekonałaś mnie. Super opowieść o... Właśnie, pokazuje to bardzo mechanizm osoby tkwiącej w przemocowych relacjach, która usprawiedliwia to. I co? I pokazuje też, jak brak dostępu do prawdziwej wiedzy. Prawdziwej wiedzy? No tak, bo to jest istotne, bo na przykład matka tej dziewczyny jest taką znachorką lokalną. Jak i... nasza. No nie, trochę bardziej. Bo na przykład dzieci nie mogą w ogóle chodzić do lekarza i... No nie za ciekawie tam się dzieje. Świetna opowieść. A ta kobieta w ogóle doktorat zrobiła potem. Więc no dobra i wyszło to wszystko. No dobra. Możesz teraz ty mi podać jakąś książkę? Tak? Dziękuję. Ty podam. Bęben maszyny jest pusty, następuje zwolnienie blokady. A w ogóle tamten film miałeś obejrzeć, bo nawet mówiłam, że powiedziałeś, że go obejrzysz. Tak? Gdzie jest ta opinia, no? Jaki film? Że twój? Tak. Okej. Okay. Pozycja ode mnie. Czytałeś to? Ho. To dobrze. Raz Mataz Mrozińskiego. A autor porównywany do Chłaski. Znaczy sam się porównuje. W sumie nie. Okay. Nie no, ktoś go na pewno kiedyś porównał. Chyba. Żadne. Okay. Tak. Ciekawe, że to jest coś, o czym... Jest, no. Styl Karola Mrozińskiego jest porównywany do pisarstwa Ronalda Topora, Borisa Wiana, Marka Chłaski oraz Charlesa Bukowskiego. Tylko Bukowskiego z nich czytałem. Raz Mataz jest debiutanckim zbiorem opowiadań. Zgodnie ze znaczeniem tytułowego słowa, Raz Mataz, spektakularny, efekciarski, olśniewający. Przedstawia w nim drobne historie, krzykliwe i zwodnicze. Ogólnie Mroziński jest autorem wielu past internetowych.
I chyba stąd go znałem. Zupełnie jak Chłasko. Zupełnie jak Chłasko. Tak samo zaczynali jako pisarze past na Facebooku, na Forczanie, na Wykopie, kurde, nie wiem, gdzie oni pisali to. Chłasko nie wygląda na Wykopowicza. No ale kto go tam wie, gdzie on tam był? Tak. No chciałbym, dla mnie to jest ważna pozycja, bo jest w niej dużo absurdu, ja lubię absurd. I stwierdziłem, ej, totalnie możesz to przeczytać i myślę, że będziesz się dobrze bawić przy tym. Bardzo lekko się to czyta. Jest lepsze od Bukowskiego, ale to nie jest trudne. Nie wiem, jak już musimy go porównywać. Ma fajny kolor. Ma bardzo, bardzo taka rzucająca się w oczy książka. Teraz ja ci dam dwie. Że nie było za łatwo. To jest takie oczywiste, ale strasznie bym chciała, żebyś przeczytał Lolitę, a później moją Mroczną Vanessę, bo to jest moje... Dzieciństwo. Dzieciństwo. Nie. Na szczęście nie. To jest mój osobisty komplet. Wiele osób porównuje te książki i uważam, że pełna lektura i pełny obraz pewnych zjawisk, o których mówią te książki, o których wiesz, że mówią i o których ja też wiem, że mówią, łączy się, bo tu masz perspektywę oprawcy, a tu masz perspektywę ofiary i cudownie się to uzupełnia. Fajnie. A wiem, że ty lubisz takie historie o przemocy. Kolejne książki o przemocy. Czy to jest jakaś sugestia? Fajnie. Podprogowa? Nareszcie poznam też stronę ofiary, bo to tak jest coś nowego, świeżego. No, ale najpierw musisz się wgłębić w oprawcę. No, no dobrze. No dobrze. Obie się dość łatwo czyta, mimo że mogą ci się wydawać trochę duże. A może nie, tak jak w tym TikToku. No dobrze. Ciekawa jestem, co powiesz o pisaniu Nabokowa w ogóle, pomijając treść. Bardzo dobre. No to dobrze. Dobrze, że już masz opinię. Tak. Kolejna książka ci trochę zaskoczy prawdopodobnie. Nie przeczytałem jej całej, bo zgubiłem ją w trakcie czytania, a potem ją znalazłem i już nie wróciłem. To jest smutne. To jest smutne, ale po prostu coś mnie innego tam wtedy ciekawiło już, bo minął czas, kiedy chciałem przeczytać. Nie, tak mam bardzo często. W sensie tak. Potem chcę wrócić, ale to tak ciężko. Jeżeli uważnie śledzicie kanał i twórczość Skrzypka z Poddasza, to mogliście zauważyć pewną fascynację Józefem Piłsudskim. Nie. Tym drugim. Oczywiście chodziło mi o Ignacego Paderewskiego. A tutaj kolejny mąż stanu, można powiedzieć, postać kontrowersyjna. Dla niektórych idol, dla niektórych faszysta, dla niektórych idol faszysta. Różnie. Roman Dmowski. A to faktycznie mnie zaskoczyło. Myśl nowoczesnego Polaka. Nie za bardzo wiem, co ci powiedzieć o tej książce, bo jej nie przeczytałem. Natomiast... A dużo przeczytałeś? Nie pamiętam. Nie. Nie dużo. Chcesz dbać po prostu o mój rozwój. Patriotyzm. Patriotyczno-narodowy. Ja wiem, tak, ja wiem, że po prostu jesteś... Ja to mam w sobie. Tak. Bardzo głęboko. Lubisz, bardzo lubisz po prostu mężów stanu. Uwielbiam. I ja pamiętam ten moment, jak Agnieszka zaczytywała się w Ignasia popularnego. Więc myślę, że Roman jest dobrym takim kontrapunktem troszeczkę. Pewnie był tam wspominany. Ja wiesz co, nie pamiętam. Okej, okay. No to jakby nic nie stoi na przeszkodzie. No to będzie ciekawe, jeśli to przeczytam. Pożyczyłem tą książkę z 10 lat temu. Nie no, może z siebie. Komuś? Od kogoś? Nie, od kogoś, tak. W sensie, ty nie znasz książkę? Nie, nie, nie. Skąd byś miał mieć taką książkę? Nie mam pojęcia. Tak. Interesujące. Dalej też będzie interesująco, zostańcie z nami. Dlaczego jej nie oddałeś? No bo jest, nie, wiedziałem gdzie jest, bo teraz już tam. Teraz już jest nasza. No kiedyś oddam, jak przeczytasz. Potrzebuję twoich kluczy. Dobra. No raz, nie wiem co tam robisz. To się kameruje już?
Powieść Sary Moss Między falami. To jest autorka, którą bardzo doceniam, chociaż jest brudna. Dlaczego ta książka jest taka brudna? Tacy sami, a fala między nami. Mam wrażenie, że mężczyźni rzadko sięgają w ogóle po te książki. Autorkę. Mężczyźni to są debile, nie czytają książek. Znaczy, nie. Ale pewnie statystycznie więcej kobiet czyta, co mi się wydaje. No dobra, nieważne. To jest książka, w której głównym tematem jest ojcostwo. I pomyślałam, że może cię to zainteresować. Okej. I jest też tak nietypowo raczej przedstawione, bo jest motyw, że mężczyzna zajmuje się domem, a kobieta skupia się na pracy. Jest lekarką, on siedzi, on coś tam też robi, ale generalnie większość czasu spędza na opiece nad córkami. Co też jest ważne, bo nie wszędzie może tak bardzo być blisko nich, jak by chciał. Na przykład w szatni nie może pomóc córce albo... No generalnie, przez to, że jest mężczyzną, trochę ma trudniej zajmować się dziećmi. Bardzo ciekawa perspektywa moim zdaniem i w ogóle doceniam tę autorkę. I ciekawa jestem, co byś powiedział. Okej. Okay. Brzmi dobrze. Nagrywałeś mi scenę z tą książką, pamiętasz? Tak. Aha, teraz ty. No dalej jest dosyć oczywisty wybór dla mnie. Jest to mój jeden z ulubionych zdecydowanie autorów, Marek Hłasko. Następny do raju. Bardzo... To są opowiadania. Tak. Bardzo depresyjny, ciężki, świetnie napisany, świetnie się czytający. No kurczę, wybitny prozaik. No, tak mogę nazwać Marka. Mojego kumpla prywatnie. tak. Bardzo, bardzo ważna dla mnie powieść. Jak to nazywa się powieść, Mag? No nie wiem, czy to są opowiadania. Opowiadanie, czy... bardzo ważne dla mnie. No, tak. I chciałbym, żebyśmy mieli to jako naszą taką wspólną bazę, jak już się zapoznasz. Ja bardzo popieram pomysł. W sensie, ja Hłaski, nie wiem, może czytałam jakieś fragmenty w szkole, ale jakoś ten autor mnie ominął zupełnie. A wiem, że wiele osób go docenia i też właśnie, z jednej strony kupowałam książki mojemu bratu, z drugiej mojej bliskiej koleżance też kupowałam jego książki, a sama nigdy niczego nie czytałam, więc... Pożyczyłem tę książkę. Promuję Marka Hłaskę. No właśnie, i co? I tak, zdecydowanie chcę poznać tego pisarza i też zachęcały mnie fragmenty, które wysyłał mi mój brat. Zdjęcia fragmentów jego książek. I ja też bardzo lubię takie niepozytywne klimaty, więc myślę, że może być ciekawie. Dla nas niepozytywne klimaty, a dla bohaterów z czasów życia to codzienność była. To jest też takie fajnie, tak zmienić perspektywę na chwilę i się zorientować, że ej, było kiedyś naprawdę niefajnie w Polsce. Jakbym to przeczytał w miarę szybko, to byłbyś w stanie ze mną na wizji porozmawiać o tej książce? Byłbym. Może tak zrobimy. Możecie dawać znać, co byście chcieli, żebyśmy razem przeczytali. Najlepiej coś, czego ja nie czytałam i Michał też nie. Możecie strzelać. Czekamy na propozycję. Teraz ja. To jest ta książka, do której ja nie jestem przekonana. Niedawno ją skończyłam, parę dni temu. O. Nie jestem przekonana. Na Instagramie o niej mówiłaś. Tak. Że ma paskudną okładkę. Nie. I że ci się bardzo podoba. Że jest perfekcyjnie kiczowata. Wierność w stereo. Świat zabrzmi w stereo. Jest tu bardzo dużo o relacjach głównego bohatera z kobietami i ten początek zwłaszcza pomyślałam, że mógłby trafić do swojej wyobraźni. Nie powiem, żebyś się mógł z nim utożsamiać, bo on jest okropny. Zakładam, że ty nie jest. Dziękuję.
Nie, no wiem, że nie jest. Wspaniały człowiek. Nie dla mnie zawsze, ale generalnie dla innych. Nie zawsze, ale... Dla większości, w większości przypadków. No dobrze, w każdym razie... Czasem się staram. Nagrywam teraz coś o tej książce. Nie wiem, na ile będę mogła powiedzieć, bo bardziej bym chciała, żebyśmy prywatnie jednak porozmawiali o tych rzeczach, bo to są takie... Takie wątki, których no, na wizji bym nie poruszała, bo... Just the two of us. Bo byśmy się musieli odwoływać do naszych... Byłych. Do naszych podejść do różnych spraw takich prywatniejszych. I właśnie związanych z relacjami. I w sumie dlatego bym chciała, żebyś to przeczytał. To nie jest wybitna książka, nie jest to nic wielce literacko super dobrego, ale bawiłam się przy tym dobrze i ma właśnie... dosyć sporo takich tematów do rozmów i jest bardzo dużo wątków muzycznych, chociaż są raczej takie dla mnie smaczki większe niż dla ciebie, tak sądzę. Ale ciekawa. Ten początek, zobaczymy jak, co powiesz o początku, jak początek cię zainteresuje, to myślę, że możesz to przeczytać, bo to też jest szybka lektura dosyć. Okej. Okay. Teraz... Masz jeszcze jedno? Dwie. Dwie? No. Aha, no to idealnie. Teraz tak, to nie jest do końca ta książka, którą chciałem. Bo jest to Edukacja Malcolma. No jest w moim pokoju ta pierwsza część. No właśnie. Ja chciałem tutaj, prawda, emigrację, żebyś sobie zaczęła od emigracji. No a jest edukacja też fajna, ale jednak... Nie, bo ja ją od dawna chciałam przeczytać, dlatego jest u mnie, tylko nie zrobiłam tego jeszcze. No to właśnie. Więc tak, Malcolm, teraz w ogóle to jest... A propos emigracji, teraz będzie film. Hmm. Więc tym bardziej zachęcam do przeczytania przed filmem. Jest w trakcie zdjęć. O, to jeszcze, to zdążę. Zdążysz, tak. Myślę, że spokojnie. To się szybko czyta. Malcolm, mega lekkie pióro, tematyka. No to jest taka rozrywka, jakby nie patrzeć, po prostu, żeby się pobawić i tyle. Do odstresowania i jednocześnie nie czuję się głupszy po przeczytaniu niż przed. No to wiadomo. To też jest ważne. Tak. No kolejny paściarz, który wypłynął w ogóle mega, mega szeroko i fajnie, jak najbardziej. Cieszę się, że można tworzyć coś tak naprawdę bez, jak to Rychu Pęcha śpiewał. Chcesz się wybić dla korzyści, jesteś bez szans. Ma ten sam. Tak, więc Malcolm nie chciał się wybić dla korzyści, pisał sobie po prostu do internetu i teraz robi pieniądze. Mam nadzieję, że się spełnia w tym, co robi i to jest mega super. Chyba ja był w Gdańsku teraz, albo będzie. Okej. Okay. Tedy chyba też był, to niedobrze. Oni się nie lubili. Może. W sumie się nie dziwię. No. Także twórczość Malcolma ogólnie, emigracja szczególnie, edukacja czemu nie. I to trzy części masz tego, czy dwie? No mam jeszcze jedną Malcolma książkę. Czytałeś? Ale to trzecią część, czy nie? Bo są trzy. No to chyba tak. Nie musisz teraz sprawdzać. No, pastrami, ale to nie jest część pastrami. Pastrami się wydaje, że to jest po prostu zbiór. Czy nie? Nie wiem, dobra, chodź. To zbiór, no. Zbiór past, to jest... Część ty znasz, bo kiedyś ci wysyłałem pasty. Na maila. No fajnie, że to są jakieś moje notatki. Mhm. To i następna książka, którą zaraz będę ci pokazywać, Życie Violet, o którym mówię dość sporo w tym roku. Chcę, żebyś przeczytał z przyczyn prywatnych znowu. Bo to jest książka, która mi pomogła bardzo w tym roku i pomyślałam, że może tobie też pomoże, albo wręcz przeciwnie, bo to jest depresyjna bardzo książka. To tak. Mi pomoże. Dzięki, siostro. No, ale na mnie zadziałała tak właśnie kojąco. I... Że życie jest bez sensu, ale w sumie to nie jest nic złego. Ale nie, bo przesłanie nie jest takie, okay. Tylko że o to chodzi, że... pomaga przeżyć trudne emocje, bo się w nich zanurzasz, tak w 100%. Przynajmniej ja tak miałam. Mhm. Raczej niektórzy ją odradzają, jeżeli jesteś w kiepskim stanie. No ale no ja polecam ze względu na moje doświadczenie i ze względu na to, że jesteś moim bratem, więc mamy trochę ze sobą wspólnego i nie mam pojęcia, czy by to tak na ciebie zadziałało, to byś musiał sprawdzić sam. Ale no, to tyle. Poza tym to jest dobra historia po prostu. Mhm.
No dobrze. Ostatnie, bo to możesz być w szoku. Trochę opowiem o tej książce. Jest to książka sprzedana w największej liczbie egzemplarzy w historii w ogóle. Na niej znasz na pewno dużo fragmentów, cytatów, ale nie czytała się jej w całości. Tak naprawdę cała kultura europejska się na niej opiera praktycznie, więc... Biblia? Tak jest! Nowy Testament! Nowy Testament! Tutaj wydawnictwo Kościoła Echo. Tak. No mega ważna... Przepraszam, Ewangeliczny Instytut Biblijny to wydał. W Poznaniu. Tak. Ej, nie wiedziałam, że masz to. Dostałeś jakoś teraz? Czy... Nie, to już dłuższy czas mam. Tak. To był w ogóle mój plan na ten rok, żeby przeczytać Biblię. Co prawda chciałabym zacząć od Starego Testamentu, którego... Nie mamy. Nie mamy. I próbowałam czytać to w internecie, ale jednak, kurde, nie potrafię. To jest za gęsta proza i wszystko. Dokładnie. To nie jest proste. Nie. W sensie, to jest takie wyzwanie literackie naprawdę, literacko-kulturowe, które bym chciała wypełnić. Ale trochę mnie to przytłacza jednak. Więc może trzeba gdzieś zainwestować w ten Stary Testament. Ale fajnie, że mamy to wydanie, nie miałam pojęcia. A te kartki też są takie cienkie? Tak. Jak zawsze, kurde. Chyba chciała jakąś wersję z grubszymi stronami. Tak. Co za mapki. Oho, żebyś wiedziała, jak tutaj wszystko było. Bardzo mi się podobają twoje wybory. Od Sasa do was. Podróże apostoła Pawła masz na mapie na przykład. Super. Dużo osób Myślę, że możesz polubić apostoła Pawła po lekturze na przykład. Dużo osób docenia książki z mapami w środku. No dobra. Przypowieść o talentach, proszę bardzo, znana. Ja nie wiem, czy będę tutaj robić try a chapter, czy spróbuję, bo mniej więcej wiem, w jakim tonie jest Biblia. Ja wiem, że tam są bardzo różne style, bardzo różne gatunki i bardzo różni autorzy. No ale... Wiemy, jak się kończy generalnie. Taki zarys tych najważniejszych historii siłą rzeczy znam. Bo jest to trudne nie znać. Więc bardzo mi się podoba to wydanie swoją drogą. Pozdrawiamy grupę Kościoła Echo. Tak. Ja tam nie znam kompletnie tych środowisk, ale tutaj mój brat jest ekspertem od znajomych z kościołów gdańskich, kościołów jak to się nazywa? Nie chcę popełnić. Zielonoświątkowych? Nie, właśnie nie chciałam użyć tego słowa. Protestanckich? O, tak. Ostatnia książka z mojej strony, znów tematy, trudne tematy związane z żałobą, bezradnością i wszystkimi tego typu sprawami, tylko że to są eseje i jest to pan Tomasz Stawiszyński i zbiór jego przemyśleń na temat tego, jak w dzisiejszym świecie nie ma miejsca na smutek i nie ma miejsca na trudne emocje. I też o tej książce chyba już sporo mówiłam. Myślę, że to zaciekawi cię. I też są bardzo skrajne opinie o tych esejach, bo one są z takiej perspektywy konkretnej. Nie jest... No autor ma swoje zdanie i po prostu je przedstawia. Nie jest takie, wiesz, szerokie, tylko jest dość konkretne. I chwilami to frustruje, chwilami może denerwować, ale jest tu dużo takich myśli, które moim zdaniem mają sens. I są przydatne w dzisiejszych czasach. Dziękuję. Bardzo ładna okładka. Bardzo profesjonalna opinia od grafika. Dyplomowany. Dobra, wrócimy do was, jak mniej więcej przejrzymy te książki i będziemy wam wtedy mówić, co nas zaciekawiło najbardziej. Stay tuned. Gdzie idziesz? Co, słyszałem, że ty będziesz siedział? No zaczęłam nagrywać, więc tak sądziłam. Przecież ja jeszcze tych książek nie przeczytałem. No nie, ale chcę ci dać jeszcze jedną. Aha, bo oszukujemy teraz. Jest już następny dzień, książek jeszcze nie przeczytaliśmy, ale
żeby nie było tak łatwo, przyniosłam jeszcze jedną. Taką, o której myślałam cały czas, że koniecznie muszę ją dać Michałowi, a jej nie wzięłam. Zapomniałam o niej zupełnie. Czy dźwięk się nagrywa? Nagrywa się. I jest to droga Cormaca McCarthy'ego, czyli już właściwie współczesna klasyka, w której to ojciec i syn przemierzają świat postapokaliptyczny. Walczą o przetrwanie i większości ludzi się ta książka bardzo podoba i większość ludzi jest zachwycona. Ja ją przyjąłam zupełnie bez emocji, więc chciałam sprawdzić, czy jesteśmy na tym samym poziomie wyłączenia emocjonalnego, czy jednak to jestem upośledzona i po prostu... No, każdy może to przeżywać po swojemu oczywiście, ale jestem trochę zmartwiona, że ja tego nie przeżyłam, tak jak może powinnam, nie wiem. Duże literki są i mało stron. Fajne. Super. Przekonałam. Nie muszę już czytać, to jest ta, co chcę ją najbardziej przeczytać. No właśnie, ja też chcę, żebyś ją najbardziej przeczytał, więc się zgadzamy, jest super. Dobra, a teraz jeszcze wrócimy do czytania i za chwilę, albo dłuższą chwilę opowiemy o tym. Nie mamy dłuższej chwili. Nie mamy dłuższej chwili, więc za krótszą chwilę wrócimy. Co to jest? Pomiń. Słowo wstępne czytałem, strasznie się nudziłem. 30 stron. Przedmowa do wydania pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego. Jeszcze tak. Się nie spotkałam z tym. Strasznie się to czytało. Najpierw słowo wstępne, potem wstęp, później cztery przedmowy i potem wstęp kolejny. Tak. Dlatego nie przebrnąłem przez to. Zmęczyłem się samym sobą przed wstępem. Ja bym chciała jeszcze sprawdzić status tej książki, bo mnie niepokoi. Narodowcy.net na przykład patronat ma. No co, jaki status? Polityka Narodowa, Prawica.net, Prawy.pl, Moja Rodzina, Chrześcijański Magazyn Społeczny, Myśl.pl. Status tego, na ile ta książka jest rzetelna. O, a tam chodzi. Co znaczy rzetelna? To znaczy, że się trzyma faktów. To ty nie ufasz Romanowi Dmowskiemu? Jesteś w ogóle Polką? A to on napisał. No. 7-9. No, lubimy czytać. Ha! Dużo. To ten serwis do wstępu pierwszego. Co? Serwis do pierwszego wstępu. No, to było bardzo trudne. Tak, były notatki Matiego. Jesteśmy. Ja jestem, przynajmniej. Jesteśmy. Wpadłam na pomysł jeszcze, a propos książki, którą moglibyśmy przeczytać razem. Mam bardzo, bardzo dużo, no, 3 albo 4 książki Żulczyka i nie czytaliśmy jeszcze tego autora, a stwierdziłam, że mógłby ciebie zainteresować. Mówiłeś kiedyś nawet coś o tym. No i możemy zrobić głosowanie. Napiszę w komentarzach tytuły i możecie głosować, który jest najciekawszy, łapką w górę, które byśmy mieli razem przeczytać. I co? Teraz będziemy komentować nasze wrażenia? Tak. Komentuj. Czuję, że masz dużo do powiedzenia. Nie. Możesz zacząć. Dlaczego? Dużo. Dlaczego nie? Myślałeś, że jak będę miał dużo książek, to będę miał dużo do powiedzenia? Nie. Bardzo zaciekawiła mnie Biblia. W sensie, ten początek czytałam przed chwilą Michałowi. Strasznie trudno. Jest taki, że można się pogubić w bohaterach. Bo jest, kto jest czyim synem i tak dalej, i to jest na ponad no, cały taki długi wagon tekstu. I w ogóle to, co byłoby najtrudniejsze w czytaniu Biblii, to te wszystkie cyfry, które są wplecione w tekst. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Ja, no to zawsze mówię współrzędne, ale nie wiem, jak to się nazywa fachowo. W sensie, jak ktoś widział Biblię, to wie, o co mi chodzi. Po prostu... Tego jest strasznie dużo i trzeba się jakoś na to wyłączyć, żeby nie patrzeć na te przypisy i na to wszystko dookoła. To tak jak dramaty. Tylko, że tu jest trudniej. No ale sam ten początek, ja nie wiedziałam, że to jest początek w ogóle Nowego Testamentu. Bo się zaczyna od tego momentu, jak Józef miał spotkanie z Duchem Świętym i... się chciał rozwieść z Marią wcześniej. Później już jest ta historia taka... Prosto w akcję wchodzi.
dziwne. Bo nie czytałaś pierwszej części. Nie powinnam tak mówić o Biblii, no ale to jest takie... Zaczyna się od takich oczywistości, które są wszystkim, myślę, znaną historią. Więc... No to tak myślę, że przez całą Biblię... I potem są z różnych perspektyw, nie? Się to w sensie z... przewija jednak dużo tych oczywistości, no właśnie, przez to, że to jest... zostałaś wychowana w tej kulturze. No ja wiem, ale właśnie ten początek sam, no to już jest takie najbardziej ze wszystkiego, no bo to jest przed Bożym Narodzeniem, to cała... Nie będę się rozwodzić na ten temat, bo to... Bo rozwody są nielegalne w Polsce. A właśnie, ale się chciał rozwieć, widzisz? Tylko po cichu, żeby nie przynieść jej złej sławy. Bo Józek to był dobry gość. To myślę, że może być bardzo ciekawe. W sensie będzie to duże wyjście ze strefy komfortu dla mnie. Czy od Paderewskiego do Dmowskiego jest aż tak daleko? Myślę, że tak. Zobaczymy. I też właśnie te patronaty trochę mnie tak zmroziły, ale tak jak mówiłam ostatnio, żeby nie popadać w hipokryzję, że powinno się właśnie czytać różne rzeczy, które niekoniecznie są zgodne z naszym światopoglądem. Nawet nie wiesz, może się zgadzasz. No właśnie nie wiem, więc mogę się dowiedzieć ale to wszystko jakoś tak bardzo dyskomfort sprawia. Samo trzymanie tej książki przy sercu. Zbliżam się bardzo do takich terenów dla mnie właśnie niekomfortowych, chyba to jest najlepsze słowo. To w ogóle ciekawe, no bo tu jest, powiedzmy, podobna konwencja. Tu albo mi wysyłałeś ten początek kiedyś, albo ja to czytałam gdzieś. Albo dlatego, że to jest tak znana historia a propos... No, szybko nowoczesna. Tak. Ale bardzo to... Chciałam powiedzieć buja. Buja. Buja to bardzo. Jesteś młodzieżowa. Jestem bardzo młodzieżowa. Zawsze. Zawsze. W sensie wydaje mi się, że to jest do szybkiego przeczytania i że to będzie takie... Będzie się wpisywało w moje postrzeganie różnych rzeczy w taki zabawny, prześmiewczy sposób. Użyłeś jakiegoś lepszego słowa poprzednio, nie pamiętam jakiego. Ale myślę, że to będzie ciekawie. Tu może być podobnie, ale to jednak bardziej poczułam. Dwie historyjki przeczytałam. Abstrakcja? Może abstrakcja, nie pamiętam. Także to wydaje mi się, że bardziej. Ale Malcolm ma też, no już od dawna planowałam przeczytać. Rozglądałam się wczoraj za tą pierwszą częścią, ale musiałam ją gdzieś niżej w stosach położyć, bo nie mogę jej znaleźć. Muszę zrobić porządek. No. I co? Chłaskę bezdyskusyjnie chcę przeczytać. Początek był dość taki smutny. O! Spokojnie! Dalej będzie wszystko dobrze. Już tylko właśnie good tak, vibes only. Tak to jest typowy chłasko. Takie mam przeczucie, że to będzie bardzo taka pozytywna, budująca lektura. Tak. Przywracająca wiarę we wszystko. Tak. Dlatego też chcę ją przeczytać najbardziej. I jako pierwszą. Jakbym miała to wszystko uszeregować, to było trudne. Ale w sumie... No Biblię wiadomo, zostałem na koniec, bo to jest przeprawa, myślę, Biblię, że... Biblię co codziennie poza wszystkim. No, że to jest taka przeprawa na rok co najmniej, jeżeli nie na dłużej. No. No i chciałabym ten Stary Testament, kurczę, gdzieś zorganizować. Nie, bo naprawdę wydaje mi się, że po prostu tam będzie mniej takich oczywistych rzeczy powszechnie znanych. I więcej akcji, więcej brutalności. Kamieniowania. Totalnie jestem fanką takich rzeczy, więc oczywiście nie, ale no dobra. No to tak bym chyba to ułożyła w tym momencie. Okej, okay. W porządku. Czyli... Chłasko, Mroziński, Dmowski, Malcolm i wielu autorów. Czy jest to pierwszy film, w którym Dmowski występuje między Mrozińskim i Malcolmem? Być może. Jestem nawet bardzo pewna tego. Jeszcze ta Biblia na koniec. Ja sądzę, że nikt takich planów czytelniczych jeszcze nie miał. Ja musiałem wejść do gry tutaj. Ani w Polsce, ani za granicą, więc... Tak. Bardzo innowacyjny stos. I ja myślę, że ja każdą z tych książek przeczytam prędzej czy później, ale jeżeli mam się zdeklarować do najszybszego przeczytania, no to ten pan zdecydowanie wygrywa.
Słuszny wybór, uważasz? Tak. Pić. Możesz mówić. Dobrze. Bardzo chciałabym też twoje krótkie jakieś wrażenia. Moje krótkie wrażenia. Zacznę od ucieczki od bezradności jako pierwszej pozycji, po którą chciałbym sięgnąć. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie czytam Antonego de Mello Przebudzenie i wydaje mi się, że to jest podobna konwencja, czyli po prostu dosyć takie filozoficzne o życiu. No to pan jest filozofem, więc... No właśnie, więc to będzie takie płynne przejście. Właściwie zastanawiam się, czy to, jak ja robię sobie takie płynne przejście, to jest dobre, czy powinien właśnie 180 stopni zwrócić się ku czemuś zupełnie innemu i czytać to, bo już miałem coś podobnego w przypadku Orwella i Huxleya, że też czytałem jedno po drugim. Teraz pójdę w to, no zobaczymy. Nie wiem. Ciekawi mnie ucieczka od bezradności. Tam Antony de Mello często mówi o tym, żeby patrzeć na świat bardziej prawdziwie, według jego teorii. No właśnie, żeby się przebudzić. Tytułowe przebudzenie. To zobaczymy, co tutaj... Nie intrygujesz mnie tamtym. Pan Tomasz. Żebym musiała przeczytać, jak skończysz. Pan Tomasz tam. Ej, a znalazłeś... Przekażę. Ortegę? No nie widziałam go u ciebie teraz. Zapomniałam o nim. No dobrze, ale gdzie on jest? Nie wiem. Super, następna książka zaginęła. Missing. No cóż. McCarthy, Cormac McCarthy, Droga. To jest druga pozycja, która mnie najbardziej zaciekawiła. No, a relacja ojca z synem, ja jestem synem, więc znam. Fajnie. Postapo dawno nie czytałem w sumie, a lubię. To jest jakiś tam klimat, który często przewijał się u mnie w życiu. Wychowałem się na Oruni, więc klimat post-apo jest dla mnie czymś zupełnie naturalnym. Tak. No i co? No i zobaczymy, jak mi to się spodoba. Jakoś tak napisane jest, wydaje mi się, do czytania. Bardzo łatwo. Łatwe, no właśnie. Dalej, Wierność w stereo. Taki wstęp z impaktem, bym powiedział. Bawiło cię to? Chociaż odrobinę? Tak. Jak najbardziej. Myślę, że to do mnie trafi. No właśnie, też tak, takie mam przeczucie dziwne. Tak, że Nick... Hornby? Kurde, ja jestem w trakcie nagrywania teraz o tym. Może się wstrzymam i może coś jednak razem zrobimy za 5 lat. To jest odważne, żeby się dla mnie wstrzymywać. To może zmienię kolejność i od tego zacznę. Jak skończę z de Mello. To wciąż może być. Ej, dzisiaj jadę pociągiem, może coś przeczytam. Dobra. Ej, ja mam tą jeszcze twoją książkę jedną w pokoju, tą co ostatnio kupiłeś o rozmnażaniu. Nie, ja mam radość rodzenia. O, nie to. O płodności. Tak. Okej. Okay. Faktycznie. No dobra, nieważne. Ale jest uwolniona. I to już w sumie tak drogą eliminacji reszty książek, bo te 3 to tak naprawdę mnie zaciekawiło, a resztę to musiałem tak, że nie mam jakoś specjalnie ochoty na żadną z nich w tym momencie, po tym pierwszym, co przeczytałem. A uwolniona wydaje mi się tak najbardziej z tych wszystkich gdzieś tam, która mnie interesuje. No, to tak. Potem skleiłem je, te 2 w jedno. Tak, prawidłowo, że muszę jedną po drugą w tej kolejności właśnie przeczytać. Lolita i Moja mroczna Vanessa. Nie wiem, co mogę o tym powiedzieć. Nie, jakoś nie zaciekawiło mnie. Odrzuca mnie od Lolity po prostu. No, dużo osób tak ma, więc to nie jest jakoś bardzo dziwne. Ja zaczęłam w ogóle od audio i to było takie łatwiejsze wejście w to. Mhm. I później się przerzuciłam na czytanie. Nie wiem, już to pierwsze 2 strony i miałem takie jakby typie. Nie będzie lepiej. No właśnie, i potem nie będzie lepiej, dlatego to tak...
Ale to jest dobry też test, nie? W sensie, moim zdaniem to jest dobry znak, jak tak ktoś... Test na socjopatię. Nie udało mi się. Pamiętaj, że dużo osób romantyzuje te relacje. Tak. Już nie pamiętasz. No właśnie patrzę, która jest która. A, żadna to nie... Żadna to nie jest ta, co myślę. Czyli to jest to. Czyli to się jednak nie interesowało? Nie. Po prostu chcę moją pamięć fotograficzną ogarnąć. Kurde, to też nie jest to? To, a, dobra, to już nieważne. Hej, a ten? A Vanessa? Bo powiedziałeś w sumie o Lolicie. Jakieś pierwsze myśli? Ta część 2017 bardziej mnie zaciekawiła niż 2003, czy też obie. Więc to też mam takie... Nie wiem. Nie wiem, no ciężko mi jest też powiedzieć. Tak, nigdy nie musiałem oceniać książki po pierwszych stronach. Ja też nie. To jest takie nowe. No, zwłaszcza Biblii, no. To miałaś niełatwe zadanie. Tu już nie wiem, tu już się zgubiłem. Na pierwszych dwóch stronach już nie wiem. Już nie wiem, o co chodzi. Bardzo jest tak napisane, że mnie to nie ciekawi. Nie podoba ci się styl? Nie. No to mogło być ciężko. Nie wiem, po prostu jakoś tak odbiłem się od tego. I między falami, nie wiem, jakoś moja fala odnośnie macierzyństwa, chyba teraz jest odpływ. O. I nowe. Tak. I jakoś nie wiem. Mam te dwie książki, chyba, które bym prędzej przeczytał niż tą, czyli właśnie ta o kryzysie płodności i to, co przed chwilą powiedziałem, tytuł. Szkoła rodzenia, coś tam. Sztuka rodzenia. Co? Co? Nie. Radość rodzenia. Radość rodzenia, tak. Tak. No to tamtym przeczytał chyba prędzej niż w sensie, to. No bo to jest... Ale w sumie to chyba dobrze, bo najpierw jest kryzys płodności, potem jest sztuka rodzenia, potem dopiero się rodzi dziecko, więc myślę, że to może do tego. Ja nie pamiętam, jak to się zaczyna, ty pamiętasz? Co? Od czego? Co tam się dzieje? Czy tam jest od razu... Jest opis, że się to płód jak się tworzy. O! Naprawdę? No. To jakiś dziwny ten początek. No. W sensie, jakby... Ja mogłam sprawdzić te początki wcześniej, no nie wiem. Ja pamiętam, pierwszą rzecz, jaką pamiętam z tej książki, to że córka tych ludzi zasłabła i tam cała akcja jest wokół tego i ona idzie do szpitala i takie tam rzeczy, co tego nie było. Nie. Okej. No dobra, a weź tak jeszcze podnieś swój stos, jesteś silny, więc do tego masz więcej książek. I jeszcze jedną, Michał miał mi wybrać, nie możemy znaleźć tej książki, nie możemy też przypomnieć jej tytułu. A, pięknie. To ułożyłeś odwrotnie. Ja to spróbuję na Lubimy Czytać znaleźć. To już? Nie byłem gotowy. Ojejku. Świat równoległy Tomasza... Tomka? To jest Tomek, przepraszam. Tomka Michniewicza. To jest książka, reportaże podróżnicze. Tak jak pamiętam, dawno w sumie czytałem. Ale wiem, że bardzo, raz, że mi się dobrze to czytało, dwa, że jest taka poszerzająca horyzonty po prostu, że zupełnie rzeczy, o których no, nie mamy skąd myśleć nawet o tych rzeczach po prostu, bo to jest podróże wykraczające poza nasz europejski krąg kulturowy. I no, fajne. Fajne, świeże. To jest, myślę, dobry początek, żeby się zainteresować tematami, nie chcę palnąć, ale Bliskiego Wschodu, myślę, tak mi się wydaje. Ja się zastanawiam, czy ty nie pożyczyłeś jej komuś? Filipowi na przykład? Mogę go spytać.
Albo jeszcze druga taka moja teoria, że mama ją zaczęła kiedyś czytać i potem ta książka gdzieś zaginęła wśród innych książek. Gdzieś tam jej nie ma, już się rozglądałam. Jeszcze na górze gdzieś może być. No nie wiem, będę się za nią rozglądać, bo pamiętam, że też mnie zaciekawiła, ale jestem pewna, że jej nie mam u siebie. Więc trzeba ją zlokalizować. Jakoś. Nominowana w plebiscycie książka roku 2015 na Lubimy Czytać. To nie zawsze dobrze świadczy. Literatura faktu. 1600 ocen. Średnia 7,7. To dużo. No, jeszcze tylko ją znaleźć. I też bym ją gdzieś tu dołożyła, bo myślę, że fajnie. No. No dobra, będziemy kończyć. Dawajcie znać, jeżeli chcecie tego człowieka tu częściej, bo ja bym go chciała częściej i chciałabym z nim robić jakieś dyskusje o konkretnych książkach, ale to jest trudne, żeby doprowadzić to do skutku. Wiesz, co jeszcze mieliśmy czytać? Już nie będę się tego dorzucać. Organka? O Jezu, nie. To też. Organka już dawno czytałam. Igrzyska śmierci. To może jak jakieś następne znowu wyjdą, to wtedy. To były wszystko do twoich filmów. Wszystko za życie. Reportaż. I chciałeś go przeczytać w zeszłym roku. Tak. No i mieliśmy nagrać. Ale mieliśmy planów. Nagrać. Jezu. Wow. Nie no. No, ale to bym chciała, żebyś przeczytał. W sensie dużo rzeczy bym chciała, nie? Ale to też chciałeś. I ja wtedy przestałam, bo ja mam książkę jeszcze brata. Siostry Chrisa. Tego, co właśnie tam zginął. Chris Brown. I ją zaczęłam w zeszłym roku i ona jest po angielsku. Ale ją... Gwiazd. Przerwałam. Tak, idziemy aleją gwiazd. Dobra. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Dzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach, jak zawsze. Stawcie kciuka w górę. Subskrybujcie kanał. Wchodźcie na social media. On mi powinien robić promocję. Dobrze. Przecena. 50%. Zrobiłem Ci promocję. Dzięki. Jaka była cena okładkowa? Nie chcesz wiedzieć. Nie chcę. Nie chcę. Dobra. Dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa! Pa, pa.